Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Pixel goni Pixel. Dziś znów zmierzymy się z amigowym klasykiem i zagramy w Desert Strike. Zapraszam! Gra pierwotnie została wydana w lutym 1992 roku na konsolę Sega Genesis przez firmę Electronic Arts. Szybko jednak, bo już w 1993 roku dokonano portu na Amigę. I to właśnie tej edycji dotyczyć będzie ten film. Najprościej powiedzieć, że Desert Strike to gra zręcznościowa, a konkretnie strzelanina, w której sterujemy helikopterem. Rozgrywka jest jednak swoistą hybrydą symulatora, strzelanki oraz w pewnym stopniu gry strategicznej. O co zatem w grze chodziło? Otóż gdzieś na Bliskim Wschodzie zły dyktator najechał małe, aczkolwiek bogate państewko. Nasz czarny charakter torturuje ludzi, grozi bronią masowego rażenia i niszczy środowisko. Takim zachowaniom nie może spokojnie przyglądać się jedyny i nieugięty stróż prawa i porządku, czyli USA. I oczywiście wysyła tam swoje wojsko. My jesteśmy małym trybikiem w tej wojennej machinie i jako pilot bojowego śmigłowca AH-64 Apache na śmigłach wirników niesiemy wolność i demokrację do bogatego w ropę kraju. W latach 90. i długo później myślałem, że Desert Strike został bezpośrednio zainspirowany wojną w Iraku z 1991 roku, zwaną powszechnie Pustynną Burzą. Jednakże okazuje się, że autorzy planowali osadzić akcję gry w czasach libańskiej wojny domowej, a roboczy tytuł brzmiał Beirut Breakout. Nie zmienia to jednak faktu, że sporo elementów z irackiego konfliktu przeniknęło do gry. I chociaż ciężko w tej chwili stwierdzić, które, to mnie osobiście cieszy zmiana tytułu. Gra składa się z czterech kampanii o rosnącym stopniu trudności, a w każdej trzeba wykonać kilka misji ustawionych w ciąg przyczynowo-skutkowy. Przykładowo, zanim zniszczymy lotnisko, musimy pozbyć się radarów, aby osłabić obronę. Jednakże prawie nikt nie stoi na przeszkodzie, abyśmy olali kolejność misji i polatali sobie swobodnie po ogromnym obszarze. Może wykonali zadanie poboczne, polegające na uratowaniu zaginionego pilota, może rozpoznali teren, a może po prostu poniszczyli budynki i nacieszyli się destrukcją otoczenia. Desert Strike powalał na kolana otwartym światem. To było coś, czego na początku lat 90. nie spotykało się w grach. Ale jak wspomniałem, prawie nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy sobie swobodnie polatali. A prawie robi wielką różnicę. Bo jednak przykładowe lotnisko będzie lepiej bronione, gdy nie zniszczymy radarów. A my narazimy się przez to na niepotrzebne straty. Amunicji, pancerza, paliwa i ostatecznie życia. A skoro już mówię o zasobach, to dużo czasu w trakcie gry poświęcić trzeba na ich kontrolowanie i zbieranie. Nasz Apache ma coś, czego w realnym świecie nie posiada, a mianowicie wyciągarkę, którą możemy podnosić z ziemi różne paczki oraz ludzi. Dzięki temu narzędziu możemy na przykład zbierać zaginionych żołnierzy z mapy, uprowadzać dygnitarzy wrogiego reżimu, ale przede wszystkim tankować poprzez zbieranie beczek z benzyną i uzupełniać amunicję z rozrzuconych po mapie skrzynek. I tu dochodzimy do wspomnianego przeze mnie elementu strategicznego. Zasobów na mapie jest niewiele, a kurczą się w zastraszającym tempie. Więc szybko pojawią nam się w głowie pytania. Czy paliwo zatankować teraz? Czy może zdążę polecieć, zniszczyć cel i wrócić na oparach do jedynych w okolicy beczek z benzyną? Podobnie sprawa wygląda z amunicją. Na pokładzie śmigłowca mieści się tylko 38 rakiet typu Hydra, 8 rakiet Hellfire oraz 1200 naboi do działka kaliber 30 mm. Tymi ostatnimi wprawdzie nie musimy się przejmować, bo raczej nam ich nie zabraknie, a nadają się w sumie tylko do niszczenia pojedynczych żołnierzy. Oba typy rakiet natomiast znikają szybciej niż świeżaki z Biedronki, zatem po prawie każdej potyczce jesteśmy zmuszeni uzupełnić zapasy. Nawiasem mówiąc, stan amunicji w naszym śmigłowcu odpowiada prawdziwemu wyposażeniu Apacha. Kolejnym z zasobów jest pancerz, który mogą nam naprawić koledzy na lądowisku. Ale aby móc tam wylądować, musimy zebrać zaginionych żołnierzy, a tych zmieści się nam na pokładzie tylko 6. Swoją drogą ciekawe gdzie, chyba na tych bocznych skrzydłach. Pancerz możemy też naprawić, pobierając z ziemi bardzo rzadkie, zielone paczki. Ale tych to naprawdę ze świecą szukać. Ostatnim zasobem są typowo strzelankowe życia, których dostajemy 3 na kampanię.
Po stracie jednego zaczynamy dokładnie z tego samego miejsca, gdzie nas ubito. Jest to z jednej strony przydatne, bo nie trzeba latać w tej nazad, a i tak w grze jest trochę backtrackingu. Z drugiej strony jest to cholernie niebezpieczne, bo jeśli zginęliśmy w miejscu, gdzie wszyscy walili do nas jak myśliwi do kaczek, to po odrodzeniu możemy zaraz powtórzyć wyczyn bardzo awaryjnego lądowania w kuli ognia. Tu mała porada. Gdy mamy mało i paliwa, i pancerza, i brak nam nadziei na zdobycie tych zasobów, to warto poświęcić życie i rozbić się z powodu braku paliwa, bo wtedy odnawia nam się też pancerz. Niestety, nie działa to w drugą stronę. I jak zostaniemy zestrzeleni, to po respawnie nadal w baku mamy tyle samo, co przed katastrofą. Swoją drogą, jestem bardzo ciekaw, czy to jest bug, czy może jednak feature. Tak z grubsza wygląda rozgrywka, ale nie mniej ważna jest oprawa graficzna i sterowanie, które w latach 90. wgniatały w fotel. Śmigłowiec jest świetnie odwzorowany, nie licząc ogona, który nie jest ogonem od Apacha. Na tych zdjęciach to chyba wyraźnie widać. Chyba są szczegółowe i pełno różnorodnych obiektów, a animacje pełne detali i małych smaczków. Moja ulubiona to tupiący nogą ze zniecierpliwienia amerykański żołnierz. To wszystko przedstawione za pomocą kilku pikseli. No po prostu magia. Efektu dopełniają widowiskowe wybuchy, które zostały specjalnie poprawione w wersji amigowej. Poprawa audio nie ustępuje grafice. Chociaż w trakcie gry towarzyszą nam głównie miarowe łopotanie wiernika oraz odgłosy pola walki, nawet one są na najwyższym poziomie. Zresztą, brak muzyki w trakcie gry nigdy mi ani moim kolegom jakoś specjalnie nie przeszkadzał. Nuciliśmy sobie wtedy kawałki takie jak ten. Albo ten. Muzyka pojawia się natomiast w intro oraz w przerywnikach fabularnych zrealizowanych w formie krótkich, ale klimatycznych cutscenek. Jedyna rzecz, która mi kiedyś w Desert Strike'u przeszkadzała, to fakt, że był on strasznie trudny. Naprawdę, bez cheatów ciężko było mi grać w dzieciństwie. Całe szczęście, miałem kody i udało mi się dzięki temu przejść grę. Co nawiasem mówiąc i tak stanowi wyzwanie, bo misję można przegrać nawet jak się ma nieśmiertelność. Dziś jest łatwiej. Po kilku próbach misje dają się jednak ukończyć, co nie zmienia faktu, że czasami Desert Strike bywa wręcz irytujący. Wystarczy jedna rakieta posłana w złe miejsce, w złym czasie i możemy wracać na statek po opierdziel od dowódcy. Jeśli miałbym się czegoś czepiać, to AI jest stosunkowo kiepskie, ale przy tym poziomie trudności to może nawet lepiej. Czasem pojawiają się też mniejsze lub większe glitche graficzne, ale co by tu dużo nie mówić, życzylibyśmy sobie, aby dziś wszystkie gry miały tylko takie problemy. Z perspektywy czasu bardzo denerwuje też fakt, że aby sprawdzić którykolwiek ze wskaźników, trzeba wejść do ekranu mapy, więc w trakcie gry walimy w klawisz F10 prawie tak samo kompulsywnie jak w klawisz Reload, grając w pierwszoosobowe shootery. Ciekaw jestem, dlaczego zdecydowano się na takie rozwiązanie. Czy nieumieszczenie wskaźników na głównym ekranie było spowodowane niedopatrzeniem, czy może była to świadoma decyzja wynikająca z ograniczeń sprzętowych? Ciężko orzec. Niestety, główny autor gry nie wspomniał nic na ten temat w żadnym z materiałów, do których dotarłem. Mike Posen, bo to o nim mowa, zanim rozpoczął pracę nad grą, współpracował z Electronic Arts przy produkcji oprogramowania i miał duże doświadczenie na tym polu. Miał też doktorat z inżynierii mechanicznej, co na pewno przydało się przy programowaniu fizyki gry. Z grami jednak nie miał za dużo wspólnego, ani jako programista, ani jako gracz. Mimo to został poproszony przez EA, konkretnie przez szefa Tripa Hawkinsa, o stworzenie gry o śmigłowcu, który ratuje ludzi a la gra Choplifter. Mike się zgodził i przez następny rok wytrwale, bo 7 dni w tygodniu, pracował nad silnikiem gry. To jego ciężkiej pracy zawdzięczamy świetny model lotu helikoptera i pracę kamery. Dostępne na rynku produkcje wydawały mu się nudne i liniowe, dlatego chciał stworzyć coś innego. Zatem już od pierwszych koncepcji Desert Strike miał mieć nieliniową akcję pokazaną w rzucie izometrycznym i dobrze animowane szczegółowe pojazdy. Jednakże włodarze EA nie byli do końca zadowoleni z wizji Mike'a. Wątpliwości producentów budziły zwłaszcza nieliniowość wykonywania misji i specyficzne sterowanie. Tu powinienem powiedzieć jakiś żart o tym, że już wtedy szefostwo EA dobrze potrafiło wyczuć, czego pragną ich gracze. Ale, jak to mówi klasyk, szkoda strzępić ryja.
Bo po stronie Mike'a stanął producent Stuart Bonn i projekt dostał akceptację. W drugim roku produkcji do teamu dołączyli ludzie z EA, a przede wszystkim John Manley, który zajął się fabułą i tworzeniem misji. Kolejnym ważnym członkiem ekipy był Tim Calvin, przyjaciel Mike'a z zawodu dentysta, który stworzył świetne modele 3D wszystkich maszyn, a potem przeniósł je w dwa wymiary. Po dwóch latach Desert Strike pojawił się w sklepach. I mimo, że niektórzy recenzenci twierdzili, że nawiązanie do wojny w Zatoce jest w złym guście, gra odniosła ogromny sukces i jej zaczęło produkować kolejne porty, w tym ten, o którym mówimy. Warto tu zaznaczyć, że omawiana wersja Amigowa miała poprawioną grafikę i efekty dźwiękowe. Widziałem gameplay z Genesisa na YouTubie i faktycznie jest sporo lepiej. Jak przez mgłę pamiętam też wersję PC, grałem w nią dawno temu. Urzekło mnie wtedy, że małe pikselowe ludziki śmiesznie odlatują w powietrze, jak się do nich strzeli z działka. Tego w wersji Amigowej nie ma. Kolejnym efektem oszałamiającego sukcesu gry były oczywiście sequele, a wręcz narodziny całej serii strajków. Po Jungle Strike z 1993 roku pojawiły się jeszcze Urban Strike, Soviet Strike oraz Nuclear Strike, ale to już zupełnie inne historie. Wracając jednak do Desert Strike'a, czy poleciłbym grę dziś? Bez wahania. Nie jest to oczywiście gra dla wszystkich, bo poziom trudności bywa naprawdę denerwujący, a niektóre rozwiązania gameplayowe się zestarzały. Jednak sama rozgrywka wciąż daje satysfakcję, a szczegółowa pikselowa grafika niezmiennie cieszy oko. Co więcej, tego typu strzelanin nie uświadczymy na rynku zbyt wiele, więc warto zerknąć na protoplastę gatunku, który jest na wymarciu lub nawet już wyginął. I to by było na tyle. Dziękuję za uwagę i za to, że zanurzyliście się ze mną w tą rzekę wspomnień. Jeśli Wam się podobało, zachęcam do subskrypcji kanału i zostawienia łapki w górę oraz do zerknięcia na pozostałe moje filmy. Ciao!